poranka. Gościem poranka 7:09 jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Zieliński. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, pozdrawiam pana, panie redaktorze i naszych słuchaczy. Witam serdecznie. Wczoraj pod Sejmem doszło do starć między rolnikami a policją. Czy policja zareagowała właściwie? O, to wszystko wymaga bardzo dokładnego wyjaśnienia, dokładnego, szczegółowego, ale jest z tym pewien problem, bo jest pytanie, kto ma to zrobić. Dzisiaj nie mamy niestety poskoku na media publiczne po zamachu na nie ze strony rządu koalicji 13 grudnia, więc na media te przynajmniej, które powinny tym się zająć, a więc media nazywane publicznymi, nie ma co liczyć. Powinna zrobić to policja i prokuratura, no ale policja oczywiście będzie działała w imię jakby własnej samooceny i tu też mamy problem, zwłaszcza pod rządami ministra Kierwińskiego, który wczoraj już z sejmowej mównicy zajął stanowisko, nie mając jeszcze dokładnych przecież danych analitycznych, obrazów, jeszcze nie miał dokładnej analizy, a już przesądził, że policja postępowała prawidłowo. Nie zrobi tego prokuratura, bo także nie jest dzisiaj niezależna. No i jest problem. Natomiast jak gdybym miał oceniać tak bardziej odpowiedzialnie i merytorycznie, to musiałbym przede wszystkim poznać plan zabezpieczenia, ponieważ przed każdym tego typu sytuacją, przed każdym takim zgromadzeniem, a nadzorowałem policję i wiem, jak to przygotowywaliśmy wtedy, kiedy miałem odpowiedzialność za działania policji, odpowiedzialność polityczną oczywiście, wiem, że taki właśnie policja sporządza plan zabezpieczenia i ciekawy jestem, jak on wyglądał. Dobrze by było, żeby został ujawniony. Natomiast jeżeli chodzi o poszczególne sekwencje zdarzeń, to wymagałoby to bardzo dokładnej analizy na podstawie filmów, na podstawie nagrań. No jedno jest charakterystyczne, panie redaktorze, szanowni państwo, że ile razy dochodzi do takich starć, to mamy zawsze skojarzenia polityczne, ponieważ za czasów Prawa i Sprawiedliwości nie było takich sytuacji. Przypomnę, marsze niepodległości były spokojne, bezpieczne. Ale za to opozycja wypomina wam strajki kobiet, gdzie mówi, że policjanci pałowali kobiety. No, to nie jest prawda. Policja bardzo łagodnie wtedy reagowała. Nawet powiedziałbym, że miałbym w drugą stronę pewne zastrzeżenia, bo przypomnijmy, jak wtedy były atakowane i bezczeszczone kościoły. A i wtedy, przypomnę, doszło do tego, że prezes Prawa i Sprawiedliwości, szef partii rządzącej, przecież wtedy Jarosław Kaczyński, wzywał obywateli do ochrony kościołów, bo policja, no powiedzmy sobie tutaj, jeżeli chodzi o kobiety, reagowała, te kobiety z błyskawicami oczywiście reagowała, no w taki sposób, że one się wdzierały do kościołów, niszczyły drzwi kościołów, a nawet zakłócały msze święte, jak było to w przypadku posłanki Szorin-Wielgus. Także to nie jest prawdziwy zarzut. No ale natomiast protestujący jednak z pałkami teleskopowymi się spotkali. Marsze niepodległości były zawsze bezpieczne, kiedy rządziliśmy my przez 8 lat. Przedtem były zadymy, tak zwane zamieszki i potem, kiedy przejęła Platforma Obywatelska władzę, no mamy właśnie to, co wczoraj widzieliśmy pod Sejmem. Rolnicy przyjechali z pokojową manifestacją, tak jak w każdym innym przypadku to było. Mają rację, upominając się o swoje sprawy, o swoje interesy, dobrze pojęte, bo także i Polsce służące. No doszło do takich zamieszek. Powtarzam, ja nie chcę przesądzać w tej chwili ostatecznie, jakby wyrokować. Natomiast czyli pan ma zupełnie inne podejście jak część posłów PiS-u. Pan bardziej podchodzi do tego na chłodno, bo już niektórzy wyrok wydali, mówiąc, że to wina ministra Kierwińskiego, że policja brutalnie zaatakowała niewłaściwie reagujące rolników. Znaczy ja musiałbym poznać dokładnie materię. Widziałem i te nagrania właśnie, które upoważniają moich kolegów i to jest rzeczywiście oburzające, tak samo ich, jak i mnie to oburza, że właśnie policja w pewnych sekwencjach zdarzeń reagowała moim zdaniem w sposób nieprawidłowy, można było powiedzieć, że prowokacyjny, nawet właśnie brutalny wobec niektórych pojedynczych nawet uczestników. Także dochodziło do bezczeszczenia flagi państwowej. No tutaj można naprawdę mieć zastrzeżenia. Natomiast co do całościowej oceny musimy mieć dokładniejszą analizę. Ale jeszcze raz zaakcentuję ten wątek, że za czasów Prawa i Sprawiedliwości nie było takich ataków, a jak przypomnijmy, że za czasów rządów PO mieliśmy użycie broni gładkolufowej wobec górników w Jastrzębiu Zdroju, mieliśmy użycie broni gładkolufowej wobec stoczniowców manifestujących w Warszawie, no to ciągle właśnie się dzieje, kiedy rządzi Platforma Obywatelska. Dzisiaj ona ma jakieś takie hasła typu uśmiechnięta Polska i serduszka na ubraniach. Także coś tutaj jest dziwnego w tym wszystkim. Wczoraj Mariusz Błaszczak zapowiedział złożenie wniosku o wotum nieufności dla ministra Kierwińskiego. Po co taki wniosek, skoro wiecie, że nie ma szans, aby on przeszedł?
No, chodzi o to, żeby dokonać oceny działań danego ministra, w tym przypadku ministra. No to wy wiadomo, że będziecie oceniać to negatywnie. No dobrze, tylko właśnie jest to formuła, która pozwala na to, żeby to przedstawić w Sejmie, no bo w jaki inny sposób można te zastrzeżenia wyartykułować? No przecież nie na konferencji prasowej, której nie będą media mainstreamowe, tak zwane, prawda, dzisiaj opanowane przez rządzących w zdecydowanej większości i prywatne, i publiczne, nie będą przecież tego transmitować, nie będą chciały tego przedstawić. A tutaj zarzuty są rzeczywiście bardzo poważne. Ja bym jeszcze do tych zarzutów dotyczących wczorajszej demonstracji i sposobu jej zabezpieczenia dodał jeszcze inne rzeczy i pewnie je też wyartykułujemy. No choćby masowe zmiany kadrowe w policji. Panie redaktorze, nie było nigdy takiej czystki kadrowej, jak teraz się dzieje w policji, na różnych szczeblach zarządzania policją. To naprawdę grozi destabilizacją tej służby. Nam zarzucano, że my dokonujemy zmian, ale ja przypomnę, kiedy objąłem funkcję wiceministra spraw wewnętrznych i administracji nadzorującego policję w 2015 roku, w końcówce po wyborach parlamentarnych, wtedy zwycięskich dla Prawa i Sprawiedliwości, kiedy przejęliśmy władzę, to w policji w funkcjach kierowniczych byli jeszcze funkcjonariusze, którzy zaczynali swoją służbę w MO, w Milicji Obywatelskiej, a zdarzały się przypadki, że i w SB. Więc co innego tamte zmiany, a co innego teraz, kiedy mieliśmy patriotycznych, oddanych Polsce i bezpieczeństwu państwa i obywateli oficerów w funkcjach kierowniczych, komendanckich, a oni są masowo wyrzucani ze stanowisk i odsyłani na przedwczesną emeryturę. Państwo polskie, czyli podatnicy, bo przecież przypomnę, że policjanci nie opłacają składek ZUS-u, tylko emerytury ich są opłacane z budżetu, to będą za to płacić. Także i to bym jeszcze dodał. Ale to każda władza, która przychodzi, to nagle się okazuje, że się zmieniają komendanci. No panie redaktorze, tylko chodzi o skalę i o przyczyny tego. Tutaj mamy skalę wręcz masową. Mamy do czynienia także z brutalnym odsuwaniem tych zasłużonych, którzy powinni otrzymywać nagrody i awanse oficerów w funkcjach komendanckich. No a jakieś zmiany, to oczywiście tak, mają one miejsce. Zresztą nawiasem mówiąc, to wszystko jest za bardzo upolitycznione, ale już teraz to, co zrobiono, naprawdę wołało pomstę do nieba. To jest skandal, co się dzieje w polskiej policji, zresztą w innych służbach, w Państwowej Straży Pożarnej, w Straży Granicznej, ale i w Wojsku Polskim, że zaczęły czystki, w Służbie Celno-Skarbowej. Tego naprawdę, ale to chyba pan zaskoczony nie jest, bo tak było zawsze i prawdopodobnie nie, zawsze panie, będzie. Pan nie ma racji, powtarzając słowo zawsze. Tak nie było zawsze. Pewne oczywiście elementy miały miejsce, ale takiej skali, takiej brutalności w ramach tej polityki zemsty i odwetu dotąd nie było. Wracając jeszcze do protestu rolników, to czy wy jako Zjednoczona Prawica czujecie się odpowiedzialni za to, co się dzisiaj dzieje? Bo to przecież premier Morawiecki negocjował ten Zielony Ład i się pod tym podpisywał. Panie redaktorze, protesty dotyczą dwóch zagadnień. Zielonego Ładu. Są protesty dzisiaj w całej Europie. No można zapytać też to, co, czy Europa, inne kraje, gdzie są protesty rolników, no jakoś też jest związana z tym, że rzekomo PiS i władze PiS-u w czymś zawiniły. No nie przesadzajmy. Przecież to się przetacza w tej chwili przez całą Europę, przetaczają się te protesty, ponieważ właśnie nasiliły się te działania związane z konkretnymi już zamysłami Zielonego Ładu. To po pierwsze, ale nasi polscy rolnicy protestują także przeciwko drugiemu problemowi, czyli nierozwiązywanej sprawie, a rząd Donalda Tuska mówił, Donald Tusk mówi, że szybko to rozwiąże, czyli przeciwko zalewowi towarów rolnych z Ukrainy. Ale to też wiemy, od czego to się wszystko zaczęło, panie pośle. Tak, panie redaktorze, tylko problem nabrzmiewał. Ja nie mówię, że problem się zaczął dzisiaj, ale dzisiaj trzeba go rozwiązać. I ta władza, Donald Tusk, słyszałem wczoraj w Sejmie, że wielką zasługą Donalda Tuska jest, że się spotkał z rolnikami i że rozmawiał kilkanaście godzin. No co to za zasługa? Problem trzeba rozwiązać, a nie się spotykać. No, to wychodzi na to, że rząd premiera Tuska musi po prostu sprzątać po tym bałaganie, które wy zostawiliście, jeżeli chodzi o rolników. Problem narastał. My chcieliśmy pomóc Ukrainie i pomagaliśmy w sposób bardzo ofiarny jako państwo, społeczeństwo, samorządy, organizacje pozarządowe. No a także pojawił się ten problem, który narastał także, jeżeli chodzi o przewozy produktów, towarów rolnych, najpierw zboża, potem także innych. Rzeczywiście to się ujawniło z całą mocą po jakimś czasie, od początku tego procesu. No rzeczywiście można powiedzieć, że reakcja może była nieco spóźniona, ale dzisiaj no przecież trzeba, ale my nawiasem mówiąc podejmowaliśmy decyzje związane z embargiem. Teraz żądanie jest embarga i my wypracowaliśmy też to, co zostało przyjęte jako rozwiązania w całej Unii Europejskiej. To nie było łatwe.
A dzisiaj niestety no, Donald Tusk zamiast robić propagandę wokół tej sprawy i w ogóle unikać, chować głowę w piasek i nie robić sukcesu z tego, że się spotkał z rolnikami, powinien doprowadzić albo do ma takie wpływy w Europie, którymi się szczyci, no to powinien przekonać swoich kolegów rządzących w Brukseli, Unię Europejską, że trzeba wprowadzić embargo albo cła na towary rolne, które zalewają polski i europejski rynek, a jak nie, to powinien to zrobić w polskich rozwiązaniach, w polskich przepisach jako premier. Rząd przecież ma takie możliwości. Niczego takiego nie robi, a protesty narastają i problem narasta, bo my nie możemy nieustannie patrzeć na to, jak oligarchowie rolni, zresztą to wcale nie są przecież rolnicy ukraińscy, tylko oligarchowie z różnych miejsc w Europie i nie tylko, z krajów zachodnich, a także i rosyjscy, robią wielkie interesy na tym, na tej sytuacji, jaka dzisiaj jest, właśnie eksportując masy zboża, zarabiając na tym, a polscy rolnicy mają bardzo niskie ceny swoich produktów i polskie rolnictwo naprawdę przechodzi bardzo ciężki kryzys. To jest ręka Donalda Tuska. Powinien ten problem rozwiązać i wtedy by nie było protestów rolniczych, które narastają. Proszę zauważyć, jak one są wielkie, jak one są potężne, jakie są silne i ile musi być oburzenia, słusznego oburzenia w polskich rolnikach, skoro takie manifestacje, takie demonstracje organizują w wielu miejscach. No teraz jesteście w bardzo wygodnej pozycji, bo wy właściwie stworzyliście ten problem, a teraz mówicie, niech Donald Tusk to ogarnie, niech to załatwi. No nie, panie doktorze, nie my stworzyliśmy ten problem, niech pan tak tego nie formułuje. No, Jan Krzysztof Ardanowski powiedział wczoraj, że ostrzegał prezesa Kaczyńskiego, że zboże ukraińskie może zalać Polskę, ale prezes Kaczyński mówił, że ma dane, które pokazują, że właściwie nic wielkiego się nie zdarzy. Więc okazuje się, że można było to gdzieś zdusić w zarodku. No ale niech pan nie formułuje w ten sposób, że my stworzyliśmy ten problem. No, oczywiście powstał wcześniej, już za rządu Prawa i Sprawiedliwości. Reakcje były, może nieco spóźnione, ale nie można powiedzieć, że ich nie było. Natomiast problem ten też narastał. I dzisiaj on ma większą skalę, zdecydowanie większą niż wtedy. I to sytuacja to wytworzyła wojny na Ukrainie. Oczywiście trzeba było reagować. My reagowaliśmy jednak. To nie jest tak, że nie reagowaliśmy jako rząd Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast no teraz już 3 miesiące rządzą ci spod znaku koalicji 13 grudnia i to do nich należą decyzje. Dlaczego ciągle się odwoływać do tego, co było? No można oczywiście historycznie to wyjaśniać, ale dzisiaj decyzje są w rękach Donalda Tuska. Na dziś nie wygląda na to, żeby Komisja Europejska miała zmienić swoje stanowisko w kwestii Zielonego Ładu. Pana zdaniem te protesty rolników coś zmienią, czy jednak Komisja pozostanie nieugięta? Myślę, że coś zmienią jednak. Bo już się pojawiają jednak różne głosy w Brukseli i takie, że trzeba od niektórych, a nawet od wielu założeń tego programu odejść i takie, które bronią Zielonego Ładu. Ale pamiętajmy, że mamy niebawem wybory do Parlamentu Europejskiego i myślę, że nastąpi przesunięcie w wyniku tych wyborów w całej Europie, tylko oczywiście pytanie w jakiej skali, jaki to da efekt, jak silny efekt, bo jakiś efekt na pewno da. Nastąpi przesunięcie, to o tym świadczą wszelkie analizy, badania i sondaże, w prawą stronę od lewactwa i liberalizmu w kierunku prawicy w Europie, więc może to spowoduje zmianę podejścia, bo w tej chwili mamy do czynienia z taką dominacją lewackiej koncepcji właśnie tych spraw, o których mówimy, w tym właśnie Zielony Ład na pewno w jakimś istotnym stopniu wynika i z tego, oczywiście w zależności od tego, jaki element byśmy brali pod uwagę, ale generalnie na pewno skala tego sprzeciwu wskazuje, że niezbędna jest co najmniej duża korekta tego programu, a być może odstąpienie od niego i jakieś prace na nowo podjęte, ale oczywiście już w innym kierunku. No ale też mówi się, że obecny rząd będzie chciał wziąć rolników na przeczekanie. Trochę poczekać, trochę poopowiadać, bo zaraz rolnicy będą musieli wrócić do pracy. No więc być może rzeczywiście na to koalicja 13 grudnia Donalda Tuska liczy. Ale rolnicy, jeżeli mają tak silną determinację, jak to widzimy, na pewno nie odstąpią od swoich racji, tym bardziej, że te racje mają w sposób ewidentny i oczywisty. Wszyscy im to obiektywnie patrzy, te racje przyznają. Natomiast no, prace polowe będą musieli wykonać, ale niech Donald Tusk nie myśli, że mógł łatwo to wszystko bez działań, bez decyzji odważnych i skutecznych ujdzie. No niestety problem trzeba rozwiązać, a siła protestu może fluktuować, może mieć swoje sinusoidy, no ale tak czy inaczej
jeżeli nie będą podjęte skuteczne decyzje, które zahamują ten zalew towarów z Ukrainy, no to będzie i będziemy mieli pogłębiający się kryzys w rolnictwie, a przez to i w całej gospodarce i pewnie także i my to odczujemy w jakiś sposób jako konsumenci. Chodzi też o jakość tego, co nie tylko o ilość, ale i o jakość tego, co dociera do Polski z Ukrainy, ale rolnicy do protestów na pewno wrócą. Zresztą ja nie wiem, czy akurat prace polowe ten problem jakoś unieważnią, przynajmniej czy osłabią protesty. Niekoniecznie. No ale poczekajmy na rozwój wydarzeń. Ja oczekuję i żądam, jako obywatel, już pomijając, że jako polityk i poseł od rządu, który dzisiaj sprawuje władzę, decyzji skutecznych, które rozwiązują ten problem, a nie unikania tych decyzji i atakowania brutalnie demonstrujących w słusznej sprawie rolników w Warszawie. Czy uchwała o Trybunale Konstytucyjnym jest komedią i teatrem, jak to nazwał wczoraj prezes Kaczyński? Oczywiście, że jest komedią i teatrem. Jest bardzo groźną praktyką polegającą na tym, że łamie się prawo. Opcja polityczna, która miała pełne usta zarzutów o rzekomym braku praworządności w Polsce za czasów naszych rządów. Oczywiście to były zarzuty bezpodstawne. Łamie prawo, dążąc rzekomo do przywrócenia praworządności. No, powtarzam, która to praworządność nie była naruszana. Dzisiaj widać, że za pomocą politycznych uchwał, no przecież one nie stanowią źródeł prawa, próbuje się dokonywać zamachu, dokonuje się zamachu, nie próbuje się, bo już zamach na media publiczne, na prokuraturę został dokonany, a teraz na kolejne instytucje, na Trybunał Konstytucyjny, na KRS już oczywiście wcześniej. Proszę zobaczyć, jak do KRS-u wprowadzeni zostali politycy obecnie opcje rządzące, to już KRS przestał w ich nazewnictwie, w ich nomenklaturze, w ich narracji być neo-KRS-em. Już pani Gasiu Pichowicz, pobierając wynagrodzenie za obecność w KRS-ie, już nie mówi o neo-KRS-ie. Już wszystko jest dobrze. Im chodzi o to, żeby wprowadzić wszędzie swoich ludzi. I właśnie, żeby ci ludzie... Panie pośle, ale właściwie wy też powsadzaliście wszędzie swoich ludzi. Tylko, że panie redaktorze, te wszystkie instytucje działały na rzecz siły, powagi państwa polskiego. No, wczorajsza dyskusja w Sejmie na temat Trybunału Konstytucyjnego i wystąpienia pani prezes Julii Przyłębskiej pokazały właśnie te różnice. Różnica jest diametralna. Działania osób wskazanych przez nasz obóz polityczny do różnych instytucji państwowych, w tym do Trybunału Konstytucyjnego, nie stwarzają jakichkolwiek powodów do zarzutów o to, że one są jakoś upartyjnione czy upolitycznione. Nie. Te instytucje wypełniają swoje państwowe, konstytucyjne obowiązki wobec państwa polskiego. No a tamtym chodzi o skok na to, żeby im było łatwiej. Dlaczego dokonano zamachu na prokuratora generalnego? Na prokuratora krajowego, przepraszam, no to zastępca prokuratora generalnego, na pana Barskiego. No chodzi o to, żeby prokuratura nie patrzyła na ręce tej władzy, żeby właśnie jej nie rozliczała, żeby była spolegliwa. I tam wszelkie te zapowiedzi, że nastąpi rozdział prokuratury od prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. No to oczywiście mogą oni to zrobić, już tak przecież było. No ale mówi pan, panie pośle, że wszystko było dobrze przez ostatnie lata, no ale przecież Unia Europejska, Komisja Europejska od wielu lat mówi właściwie o braku, o łamaniu praworządności w Polsce. To jednak skąd to się wzięło? Lewacka Komisja Europejska zrobiła, zdominowana przez niemiecki interes, niemiecką opcję i niemieckich polityków, zrobiła z tego bezpodstawnego zarzutu narzędzie oddziaływania na bieg spraw politycznych, wyborczych w Polsce. No proszę zauważyć, co się zmieniło po wyborach, jeżeli chodzi o tę rzekomą niepraworządność za naszych czasów. No przyszedł Donald Tusk i pieniądze z KPO się znalazły. No, po pierwsze, to one się jeszcze nie znalazły, a po drugie, te pierwsze to się znalazły dlatego, że one były przyznane już w czasie, kiedy my byliśmy przy władzy, ale właśnie to jest dobry moment, o który pan zapytał. Żadnych zmian ustawowych w Polsce nie przeprowadzono w imię tej, czy prowadzących do tej rzekomej naprawy, rzekomej niepraworządności, tak? Tylko Donald Tusk jest tym gwarantem dla nich. Wygrał wybory, znaczy my wygraliśmy wybory, ale za mało, żeby rządzić, więc jak Donald Tusk doszedł do władzy, no to oczywiście zmieniło się podejście Komisji Europejskiej do sprawy KPO. No przecież to było polityczne oddziaływanie na to, żeby w Polsce wygrał ten, kto miał wygrać, czyli jak Ursula von der Leyen wysłała Donalda Tuska, żeby został w Polsce premierem. No jak został, to oczywiście zmienił się stosunek. Ale czy to jest
Czy to w jakikolwiek sposób wyjaśnia, czy dowodzi, że w Polsce nie było praworządności? Nie, to jest po prostu oddziaływanie polityczne, mieszanie się w polskie sprawy za pomocą narzędzia finansowego, jakim jest KPO. Oddziaływanie na wynik wyborów w Polsce. Panie pośle, to już na koniec. Czy Prawo i Sprawiedliwość przejdzie rebranding? Czy media informują o zmianie nazwy partii? Ja z wielkim zainteresowaniem śledzę tę troskę, oczywiście proszę odczytać właściwie ironię w moim głosie, troskę mediów o kondycję Prawa i Sprawiedliwości i jego przyszłość. Niech te media, które chciałyby, które życzą Prawa i Sprawiedliwości słabości i upadku, naprawdę zajmą się sytuacją w partiach, które dzisiaj rządzą w Polsce. Prawo i Sprawiedliwość nie rządzi, więc jakby nie ma powodu się zajmować nami. To taka jest oczywiście fałszywa troska o to, co będzie dalej z Prawem i Sprawiedliwością. Mogę Czyli jest to historia wyssana z palca, jeżeli chodzi o zmianę nazwy partii? Oczywiście, że wyssana z palca. To są takie wrzutki medialne robione po to, żeby właśnie dyskutować o Prawie i Sprawiedliwości, a nie o działaniach obecnego rządu, żeby zwracać uwagę, żeby w ogóle stwarzać wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość jest na jakimś zakręcie, że będzie upadek. Naprawdę niech się nie martwi nasi przeciwnicy, damy sobie radę. Zapewniam pana redaktora i naszych słuchaczy, że w Prawie i Sprawiedliwości nic złego się nie dzieje, wręcz przeciwnie. Będziemy się na pewno coraz bardziej umacniać w swoim działaniu, w swojej konsekwencji, w swojej realizacji programu, teraz jako opozycja póki co, ale oczywiście na pewno Polacy w niedługim czasie zobaczą różnicę między obecnymi rządami a rządami Prawa i Sprawiedliwości. To będzie na pewno różnica na wielką korzyść i na wielkie poparcie Prawa i Sprawiedliwości w kolejnych wyborach. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Zieliński był moim gościem. Dziękuję za rozmowę, panie pośle. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. 7:09. Gość poranka.